Wczoraj Tomaszowskie Gimnazjum nr 2 zyskało nowego patrona. Jest nim Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, pani Irena Sendler. Wniosek o ustanowienie patrona do prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego złożyli Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. Postać Ireny Sendlerowej przybliżyła radnym przewodnicząca samorządu uczniowskiego Sandra Lato. Państwo radni, nad wyborem patrona naszej szkoły pracowaliśmy w 2008 i 2010, choć pomysł nadania imienia powstał dużo wcześniej. Działo się to m.in. podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych, lekcji wychowawczych, spotkań pozalekcyjnych. Zbieraliśmy propozycje od uczniów, nauczycieli i rodziców. Rozważając je, braliśmy pod uwagę cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona.